Cóż, w porządku. Jedną zrobione. W porządku. Idę. Zrobione. W porządku. W porządku. W porządku. Idę. Idę. Przyjemna jest cóż, zdawałabym się na zbieranie zębów. Nie uda. Nie uciek. Czy tak się stało? Słucham, a więc dobrze. Zrobione. Doskonale. Co pro? Tak się stało. Słucha, tak się słucham. Z przyjemnością. Słucham. Z przyjemnością. Doskonale. A więc dobrze. Słucham. To tutaj. Na pewno nie jest to, bym się nazwinął. Nordon cię powstrzyma. Idę. Zaktualizowałem mój dziennik. Jestem. Nic nie powstrzyma ręki sprawiedliwości. Nic nie powstrzyma ręki jak każesz. Cóż, idę. Jak brzmi twój jak każesz. Nic nie powstrzyma ręki sprawiedliwości. Nic nie powstrzyma ręki sprawiedliwości. W porządku. W porządku. Idę. Idę. Zrobione. Idę. W porządku. Wkrótce i ja pójdę w jego ślady. Naprzód. Jak brzmi twój rozkaz? Jak mogę pomóc? Vita Mortis. Idę. W porządku. Nie uciekniesz znów przed mym toporem. Mój czar został zakłócony. Słucham? Tak się stanie. Cóż może zmienić naturę człowieka? Tak, no słucham. Tak się stanie. Jest bez litości. Jak doskonale, tak się stanie. Nordon wyznaczał malna wydajność ataku. To tutaj. Bez litości. Próbuje cię powstrzymać. Nie uciekniesz znów przed mym toporem. Na twoim miejscu przygotowałabym płomienie. Nordon cię powstrzyma. Idę. Jak brzmi twój rozkaz? Jak dobrze.
jak naprzód. Co? Przystopu. Nie jestem głucha. Dobra, mogę mi ja. Dobra. Dobra. Czemu nie? Dobra, mogę mi je. Załatwię to. Dobra. Gotowa. Nie zawiodę cię. Czemu nie? Nie zawiodę cię. Słucham. A więc dobrze. Z przyjemnością. Zaktualizowałem mój dziennik. W porządku. Idę. W porządku. W porządku. Ano, czego? Dobra. Załatwię to. Stracono, a potwierdzam. Przetwarzam, potwierdzam. Na twój rozkaz. W porządku. W porządku. Idę. W porządku. W porządku. W porządku. Zrobione. W porządku. W porządku. W porządku. W porządku. Na Zrobione. Ja, Nordon. Na twój rozkaz przetwarzam. Jedno. Idę. W porządku. Idę. W porządku. Zrobione. W porządku. Zrobione. Zrobione. W porządku. W porządku. Zrobione. W porządku. Zrobione. 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 W czym mogę ci pomóc? Słucham? Me will smash your face! Słucham? Kto tutaj? Zrobione. Zrobione. Idę. Zrobione. W porządku. Zrobione. Zrobione. W porządku. W porządku. W porządku. Nieudane. Ignus cię wysłucha. No szlachcic tego, który pomagał Nordomowi Konstantynowi. Zaktualizował się. Zrozumiałe. W porządku. Zrobione. Myślę, więc zrozumiano. Cóż może zmienić naturę człowieka? Ale wszystko.
Rozważna twój rozkaz. Przetwarzam. Płonienie zbroją ma się ciała. Tego zamierzasz go skrzywdzić. Nordon cię powstrzyma. Jedną nogą w krowie. Na twoim miejscu przygotowałabym się na zbieranie zębów. Czego chcesz od i... Jak sobie... Tak, mój mistrzu. Tak, mój mistrzu. Tak. Jak sobie życzysz? No tu idę. W porządku. W porządku. Jak mogę pomóc? A więc dobrze. Czekam. Tak. Czegoś tu zamierzysz naprzód? Słucham. Zrobione. Idę. Ignus cię wysłucha. Czego chcesz od Ignusa? Cóż może zmienić naturę człowieka? Jestem. Co? Vaylor. W czym mogę ci pomóc? Na twoim miejscu litości. Słoneczny litości. Maksymalna wydajność ataku. Zrobione.
płomienie. Jako cień jestem. W porządku. Cóż może zmienić naturę człowieka? Jedną nogą w grobie wystawiłeś. Bez i gnus cię wysłucha. Nordon. Przygotowałbym się na zbieranie zębów. Broń się, wykonuj. Czego chcesz od litości? Gnus was poza tym. Informacji. Tutaj. Powtórzyć pytanie. Wsłoniłeś się. Zamierzasz go zbierać. Nordon cię powstrzyma. Idę. W porządku. Idę. W porządku. Czegoż to sobie życzysz? Jako cień jestem. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Tak, mój mistrzu. Będzie wykonany. Jak sobie życzysz? Jestem. Tak, mój mistrzu. Cóż, może zginę. W porządku. Idę. W porządku. W porządku. Broń. Cóż może zmienić naturę człowieka? Słoniłeś się, idiotą. Jedną nogę. Nordon wyznaczony. Nie miałem miejsca na ten przedmiot. Gnus wniosę już za dużo. Niech się ziemia tym zajmie. Jestem. Zaktualizowałem, gdzie idę. Całkiem się wystawiłem. W porządku. Zrobiony. Tak. Vita mortis. W porządku.
porządku. W porządku. To tutaj. W porządku. W porządku. W porządku. W porządku. Zrobione. W porządku. W porządku. W porządku. Przedzierając się przez pełną goblinów Dolinę Przełęczy, niedobitki prześladowanej złym fatum ekspedycji z Easthaven dotarły wreszcie do małej wioski w Kuldahar. Małe domki, wtulone w korzenie masywnego dębu, były miłym widokiem dla znużonych podróżników. Drużyna ostrożnie weszła do wioski, niepewna, co może ją tu spotkać. Jako cień jestem. Zrobione. W porządku. W porządku. Zrobione. Gotowa. Jako cień jestem. Czemu nie? Czas też tylko pomagał Nordomowi kosztem. Co? Mogę mi ja? No, na co? Przystopuj. Nie jestem głucha. Czas wyznaczony. Nordom wyznaczony. Cóż może zmienić w porządku? W porządku.
W porządku. Idę. W porządku. Idę. 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 Zrobione. Zrobione. Idę. W porządku. W porządku. Witam. Myślałem, że się już nie doczekam. Tak, to ja posłałem Halastera do East Haven po pomoc. Jego śmierć nadal tkwi głęboko w mojej pamięci, ponieważ był on nie tylko moim uczniem, ale również przyjacielem i druhem godnym zaufania. Będzie nam go brakowało, tak jak Hrodgara i innych członków ekspedycji. Powiedzmy, że słyszałem o nim. Sława jego czynów dotarła nawet do naszego odizolowanego miasta. Wiem również, że jego śmierć, choć tragiczna, nie była przypadkowa. Komuś lub czemuś zależało, żeby wasza drużyna nie dotarła do Kuldahar żywa. W tych górach działają wrogie moce. Moce pragnące zburzyć delikatną równowagę, którą my, druidzi, od wieków staramy się utrzymać. Chodzi o zło, którego nie widać, ale jego obecność jest oczywista. Wszystko to dzieje się na naszych oczach. Nie można nie zauważyć jego niszczącego wpływu na równowagę, nienaturalnej pogody, ostatniej fali porwań, coraz większej liczby potworów na przełęczy. Wszystko to wskazuje na obecność czegoś złego. Nawet zwierzęta wyczuwają, że coś jest nie tak. Równowaga jest dla druidów Kuldahar świętością i od pokoleń dbamy o to, by tak pozostało. Ona jest wokół nas. Ona jest nami. Równowaga to harmonia, która panuje, gdy człowiek i natura umieją współżyć, nie rywalizując ze sobą, ale tworząc dwie części jednej całości. Równowaga
to wiara, na której zostało zbudowane to miasto. To właściwie przyczyna jego istnienia. Druidzi Sylvanusa, ojca dębów, dbają o to sanktuarium od samego początku. Od wieków czynimy wysiłki, aby osiągnąć idealną równowagę pomiędzy naturą i człowiekiem. Kiedy osadnicy w końcu przekroczyli przełęcz, arcydruid Tolben, mój poprzednik, położył podwaliny pod stosunki, które pozwoliły na utworzenie naszej wspólnoty. Tolben był swego rodzaju katalizatorem przemian tego sanktuarium z sakralnego ogrodu w dobrze prosperującą społeczność, w której człowiek i natura tworzą jedność. Początkowo osadnicy byli trzymani z dala od tego miejsca. Starsi druidzi postrzegali obcych jako zniewagę dla świętości drzewa oraz sfery dobrego wpływu. Umieścili tu cierniste ostrężyny, żeby zniechęcić intruzów, a także użyli swoich mocy, by odstraszyć mężczyzn i kobiety przybywających tutaj, by zbudować sobie dom w miejscu, które wydawało się im być tak blisko bogów. Dopiero po sukcesji arcydruida Tolbena pewne rzeczy się zmieniły. Inaczej niż jego poprzednicy wierzył, że zasiedlenie doliny było nie tylko nieuniknione, ale wynikało z woli Sylvanusa. Wierzył on także, że źle robiliśmy trzymając osadników z dala oraz że zamiarem ojca dębów od samego początku było dzielenie cudu wielkiego dębu z ludźmi. Kiedy Tolben w końcu został arcydruidem, wymyślił, że doprowadzając do unii pomiędzy Wielkim Dębem a osadnikami sprawi, że sanktuarium będzie lepiej spełniać swoją rolę. Była to unia, która w przekonaniu arcydruida Tolbena miała osiągnąć harmonię, do której dążyliśmy od pokoleń. Harmonię pomiędzy człowiekiem i naturą. Kuldahar jest monumentem będącym świadectwem tej wizji. Drzewo i miasto są w naturalnej symbiozie, w której niemal niemożliwym staje się stwierdzenie, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie. Teraz jednak ta równowaga jest zagrożona. Boję się, że jeśli wkrótce nie odkryjemy przyczyny ostatnich problemów, wszystko to, co udało się nam osiągnąć, zostanie zniszczone. Zło, które sprowadziło się do naszych gór, zakaża to miasto, jak choroba. Kiedy cierpią ludzie, cierpi też drzewo. Choroba, która atakuje równowagę, psuje ją samą swą obecnością. Już teraz ciepło, które bije od wielkiego dębu, zaczęło tracić na sile. W konsekwencji słabnącej mocy sanktuarium zostaliśmy zmuszeni porzucić oddalone zagrody. Obawiam się, że jeśli wkrótce nie zaczniemy działać, życiodajne ciepło w końcu zaniknie. Zarówno wielki dąb, jak i miasto położone u jego korzeni umrą. Nie wolno nam do tego dopuścić. Potrzebujemy pomocy. Proponuję zacząć od rekonesansu w Dolinie Cieni. To niedaleko stąd. Mrok nigdy nie ustępował z dna tego małego kanionu, jak gdyby nawet światło słoneczne obawiało się tego miejsca. Pomiędzy cieniami wąskich ścian skalnych, w dolinie ukrytych jest wiele wiekowych krypt. Krążą plotki, że w zakurzonych grobowcach budzą się umarli, wchodząc na nowo pomiędzy ludzi. Jeśli wierzyć tym plotkom, to podejrzewam, że to, co przeszkadza im we śnie, może być również przyczyną innych wydarzeń. Idźcie do Doliny Cieni. Dowiedzcie się tam jak najwięcej, a następnie wróćcie tutaj. Wtedy omówimy dalszy tok działania. Żegnajcie. Życzę wam powodzenia. Jako cień jestem. Zrobione. Idę. W porządku. Zrobione. Idę. Idę. W porządku. W porządku. Zrobione. W porządku. Idę. Idę. W porządku. Zrobione. Zrobione. W porządku.
czym mogę ci... Tak się stanie. Co, proszę? Zrobione. Z przyjemnością. Jedną w porządku. Zrobione. Zrobione. W porządku. Zrobione. W porządku. Idę. W porządku. Idę. Zrobione. 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 Idę. Zrobione. Tak. Słucham. Zrobione. To tutaj. Zrobione. W porządku. Zrobione. W porządku. Zrobione. W porządku.
zrobione. Idę. Idę. W porządku. Zrobione. W porządku. Zrobione. Na Temposa wizje mówiły prawdę. To wy jesteście bohaterami z moich snów. Nasze ścieżki nie skrzyżowały się do dziś dnia. Jestem Hjolder, syn Hretrika, członek starszyzny i szaman klanu Niedźwiedzia. To właśnie wizje sprowadzają mnie w to miejsce. Tempos wskazał mi drogę do was. Nie potrafię tego powiedzieć. Wiem tylko, że nad moją ojczyzną zawisł cień wojny. Klany gromadzą się. Od wielu, wielu pokoleń nikt nie widział czegoś podobnego. Król, zarówno nowy, jak i stary, powstałby poprowadzić klany przeciw 10 miastom. Pierwsze śniegi zimy zostały już splamione krwią. Ma na imię Wilfden. Był wielkim wojownikiem ze starszego klanu, który poległ w bitwie około rok temu. Teraz jego ciało powróciło z komnat umarłych, by jeszcze raz poprowadzić plemiona. Ciało Wilfdena to tylko naczynie, pożyczone narzędzie. Duch nowego króla jest o wiele, wiele starszy od formy, którą przybrał. Powiadają, że w ciele Wilfdena zamieszkał duch Jerroda. Właśnie to rozpaliło wśród plemion ogień zemsty. To on. Dobrze znasz naszą historię. Teraz, po wielu wiekach uwięzienia, duch Jerroda znowu jest wolny i ponownie próbuje zjednoczyć plemiona we wspólnej sprawie. Musicie zrozumieć, odczytałem znaki. W nadchodzącej wojnie Tempos nie stanie po żadnej ze stron. Zarówno moi ludzie, jak i mieszkańcy miast poniosą wiele strat. Wysłałem swojego ducha na poszukiwanie sposobu, w jaki można by zapobiec tej bezsensownej rzezi. Wizje doprowadziły mnie tutaj. To wy jesteście odpowiedzią, której poszukiwałem. Musicie udać się do Hengorod, do wielkiej komnaty na polanie, gdzie zgromadziły się klany. Tylko wy możecie zapobiec wojnie. Choć jestem pewien, że jesteście bohaterami z moich wizji, obawiam się, że nie jesteście wystarczająco silni, żeby wykonać to zadanie. Ruszajcie w drogę i doskonalcie swoje umiejętności. Kiedy poczujecie się silniejsi, wróćcie tutaj, to porozmawiamy. Jako cień jestem. Idę. W porządku. W porządku, zrobione. W porządku. A więc powróciliście. Dobrze. Poczekam tutaj do waszego powrotu. Zważcie jednak na upływ czasu. Wojenna nawałnica zbliża się z każdą chwilą. Zrobione. Idę. Idę. Zrobione. Idę. W porządku. Zrobione. Jak mogę pomóc? Doskonale. Zrobione. Słucham.
zrobione. Z aktuali w porządku. Idę w porządku. Zrobione. W porządku. Idę. W porządku. Zrobione. Zrobione. Porząd zrobiony. Idę. Zrobiony. 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 Idę. W porządku. Nie zawiodę. Dobra. Przystopuj. Nie jestem głucha. Jako cień jestem. Przystopuj. Nie jestem głucha. Jestem. Gotowa. Vaelor. Dobra. Jako cień jestem. Czemu nie? Dobra. Przystopuj. Nie jestem głucha. Dobra. Przystopuj. Nie. Czemu nie? Dobra. Dobra. Czemu nie? Dobra. Nie zawiodę. Czemu nie? Dobra. Dobra. Nie zawiodę. Przystop. Czemu nie? Załatwię to. Przystopuj. Mogę mi ja. Dobra. 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 Mogę mi ja. Nie zawiodę. Przystop. Załatwię. Przystop. Załatwię. Czemu nie? Załatwię to. Słucham. Zrób z przyjemnością.
A więc dobrze. Zrobione. Cóż może zmienić? Zrobione. W porządku, w porządku. Idę. Zrobione. W porządku. Idę. Czym mogę tak się stanie? Jedną nogą w grobie, a drugą w piekle. Zrobione. Zrobione. W porządku. W porządku. W porządku.
porządku. Tak, zrobione. To tutaj idę. Idę. W porządku. Ano, czego? Czemu nie? Załatwię to. Dobra. Nie zawiodę cię. Dobra. 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 Zaktualizowałem w porządku. Idę. W porządku. Gapisz się na mój ogon? Dobra. Czemu nie? Dobra. Załatwię. Mogę mi ja. Cóż może zmienić naturę człowieka? W porządku. Zrobione. Idę. Idę.
porządku. Zrobiony. Zrobiony. Idę. W porządku. Zrobiony. Jako cień jestem. Idę. W porządku. Idę. W porządku. Idę. W porządku. Zrobione. Idę. Zrobione. Idę. 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 Zrobione. Idę. W porządku. Idę. W porządku. Zrobiony. W porządku. W porządku. W porządku. Zaczynasz się z tego, który pomagał Nordomowi kosztem siebie. Na pewno przyzwyczajna uddaje ataku. W porządku. Idę. Zrobiony. W porządku.
Idę, w porządku, zrobione. W porządku. W porządku. W porządku. W porządku. Idę. 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 W porządku. Cień jestem. Idę.